Panie Burmistrzu, kilka minut po ślubowaniu złożonym tutaj w obecności radnych Rady Gminy Kępno. Jak się Pan czuje ponownie tutaj w ratuszu? No na pewno emocje towarzyszyły dzisiejszemu dniu, samych godzin dawnych, bo jest to przeżycie. Jestem bogatszy, bagaż doświadczeń ostatnie 4 lata i na pewno dzisiejsze wejście było dla mnie niepozbawione emocji i było dla mnie bardzo, bardzo ważne. Panie Burmistrzu, wszyscy zastanawiają się teraz o personaliach. Proszę zaprzeczyć bądź potwierdzić nominację. Wiceburmistrzem będzie Marcin Wiśniewski, Katarzyna Kołciok-Kraus, sekretarzem gminy. Za wcześnie dzisiaj mówić o jakichkolwiek personaliach. Ale Pan będzie miał na pewno następców, Pani Wiertelak. Będzie zmiana tej funkcji? Pani Wiertelak, jestem w porozumieniu z Panią Wiertelak i za porozumieniem stron, ponieważ obejmuje podobną funkcję w Odalanowie, tak mi przynajmniej przekazała. Z dniem 15 grudnia odchodzi do Urzędu Gminy, do miasta, do Odalanowa. Miejsce zajmie Katarzyna Kołciok-Kraus? Zgodnie z obowiązującą pragmatyką obowiązuje, zdaje się, samorząd konkurs, jeżeli ja dobrze jeszcze pamiętam te przepisy, na zwolnione stanowisko pracy. Mm-hmm. Natomiast ktoś musi na bieżąco zarządzać samorządem, urzędem, jednostkami i pani Katarzyna Kołcio była zastępczynią pani Wiertelakowej, więc w sposób naturalny jako zastępczyni jest we wszystkie tematy wprowadzona, to jest, co pani Wiertelak prowadziła. Tak sądzę, więc w sposób naturalny przejmie stery po pani Wiertelakowej, a jeszcze raz podkreślam, chyba z tego, co się orientuję, to obowiązuje procedura konkursowa. Panie Burmistrzu, trzeba sprawdzić po prostu. No i jeszcze zapytam raz o wiceburmistrza. Marcin Wiśniewski, pojawia się to nazwisko na giełdzie nazwisk na wiceburmistrza. Ja wielu nazwiskach słyszałem, natomiast jeszcze raz podkreślam, za wcześnie dzisiaj mówię o sprawach personalnych. A pan wyklucza to nazwisko? Ja nie wykluczam żadnego nazwiska, bo nie mam żadnego powodu wykluczyć jakiegokolwiek nazwiska. Ja jeszcze raz podkreślam, za wcześnie dzisiaj o sprawach personalnych. A kiedy pan będzie powoływał swojego zastępcę? Nie planowałem tego ani w tym tygodniu, ani w następnym. Ale w tym roku jeszcze pan powoła swojego zastępcę? Zobaczę, jak się poukłada sprawy dotyczące bieżące urzędu. Ja swój kalendarz do 23 mam już w tej chwili wypełniony, właściwie do 30, bo to sesja czyszcząca. I chcę się zająć tym, co mówiłem w kampanii wyborczej. Dla mnie priorytetem jest spotkanie 18 i 19 w Urzędzie Marszałkowskim z panią prezes Narodowego Funduszu, z panem marszałkiem, chodzi o Olszowę między innymi i prawie kilka innych tematów. Ja się muszę po prostu urzędowi przyjrzeć. To, że ja z czasu do czasu tu odwiedzałem urząd, to ja nie znałem problematyki, nie znam bieżących problemów urzędu, czym się urząd zajmuje, bo z jakiej racji miałem je znać. Po prostu muszę przede wszystkim to poznać. Panie Burmistrzu, jeszcze jedno pytanie o wiceburmistrza. Będzie ich dwóch czy jeden? Kompletnie się nad tym nie zastanawiałem i to jest najbardziej wiarygodna odpowiedź. Panie Burmistrzu, to nie jest oczywiście uzależnione od osoby, czy pani poprzedniczka, pana poprzedniczka, czy pan. Pensja jest uchwalona przez Radę. Ile pan będzie zarabiał na swoim urzędzie? No myślę, że nie mam powodów sądzić, żebym zarabiał mniej niż pani, niż moja poprzedniczka. Czyli 12 900, tak? Chyba tak, chyba coś koło tych kotek. To jest kwota brutto oczywiście. A jeszcze zapytam o poprzednią pracę. Jak się panu pracowało na stanowisku wiceburmistrza Wieruszowa? To były dla mnie bardzo dobre 2 lata. Zdobyłem nowe wiedzę, nowe doświadczenia, o czym wspomniałem dzisiaj w swoim przemówieniu generacyjnym. I zajmowałem się inwestycjami, czyli tymi sprawami, które najbardziej lubię. Pozyskaliśmy dla Wieruszowa znaczne środki finansowe i program rozbudowy kanalizacji, termomodernizacji, budowy boisk, całego centrum sportowego, 2 właściwie, został uruchomiony. I program niskiej emisji Wieruszów się załamał i znalazł się wśród 15 samorządów, które będzie miał dofinansowanie z Narodowego Funduszu w wysokości 85% wartości inwestycji, taką jaką określi, jaką chce zrobić. To by dla mnie pod tym względem były kolejne lata doświadczenia jednocześnie i zdobywania nowej wiedzy. Jednocześnie jako zastępca miałem ten komfort, że soboty i niedziele miałem przeważnie wolne. Co, jak panowie byliście świadkami po tych zaproszeniach, które dzisiaj mi złożono, znaczy nie zanosi się, żeby tak było już teraz. Panie Burmistrzu, pan Bogdan Nawrocki, były burmistrz Wieruszowa, wyciągnął do pana w tych trudnych chwilach rękę. Czy pan zamierza zachować się podobnie? Rozmawialiśmy z Bogdanem o różnych sprawach, o różnych jego życiowej drodze, jaką dalej zamierza realizować. Na pewno jesteśmy w stałym kontakcie i jesteśmy przyjaciółmi,
a co z tego wynika, czy nie rozmawialiśmy o objęciu przez niego funkcji zastępcy burmistrza Kępka. Na jakich zasadach rozstał się pan z Wieruszowem? Bardzo normalne. Zarządzenie normalnie złożyłem wniosek o rozwiązanie o rezygnację z funkcji zastępcy w dniu wczorajszym. Już w dniu wczorajszym zostało wydane zarządzenie, żebym mógł dzisiaj objąć, złożyć ślubowanie i objąć funkcję burmistrza Kępna. Czyli żadna rekompensata finansowa ze strony urzędu? Nie. Tylko mam rekompensatę za niewykorzystany urlop, bo tego nie zdążyłem wykorzystać, bo tych spraw było tyle. Czym zajmie się pan? Jaka pierwsza czynność będzie, jak za chwilę, za parę minut, może nie dzisiaj, może jutro wejdzie do swojego gabinetu dawnego? No najpierw komisyjne przekazanie gabinetu, spotkanie, potem mam zaplanowane na godzinę 10 spotkanie z kierownictwem urzędu. Potem chcę się spotkać z panią sekretarz przy udziale prawników i porozmawiać na temat tych spraw, które są w toku, które pani sekretarz by chciała przekazać już pani Katarzynie Kołczuk, która będzie podczas tego spotkania obecna. A koniec dnia, godzina 16, zaplanowane spotkanie ze wszystkimi pracownikami urzędu. Czy będzie pan tak samo starał się w tych pierwszych miesiącach działać jak pana poprzedniczka, czyli rozliczać poprzedniego burmistrza? Ja przede wszystkim, tak jak powiedziałem w swojej kampanii wyborczej, nie raz, nie dwa to podkreślałem. Chcę nadgonić uczekający czas i tym się chcę zająć. Chcę się zająć tymi problemami, przed którymi gmina Kępno stoi, czyli sprawą choćby drogi w Olszowie, kanalizacji, zakończeniem procesu kanalizacji, modernizacji dróg, pełną i dobrą współpracą ze starostwem powiatowym, bo bez tego się nie uda nam przyspieszyć modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Kępno. I wieloma jeszcze rzeczami, o których mówiłem w kampanii wyborczej. Dla mnie, proszę mnie nie porównywać do mojej poprzedniczki. Ja jestem Piotr Psikus, a moja poprzedniczka nazywała się Aniela Kępna. Czy zamierza pan za 4 lata ponownie ubierać się o to stanowisko, że to są ostatnie 4 lata? Kiedyś dostałem takie pytanie, czy chyba z 2 lata temu, bo nawet chyba od pana, czy będę się ubiegał o funkcję burmistrza miasta i gminy Kępna w 2014 roku. I odpowiem tak, jak wtedy odpowiedziałem. Za wcześnie dziś na odpowiedź na tak zadane pytanie. Czego życzyć nowemu burmistrzowi na początku drogi? Sił, zdrowia i odrobiny zaufania, żeby sprostać tym problemom, tym wezwaniom, przed którym samorząd Kępna jest.